Panie ministrze, jesteśmy po całej serii katastrof. Polska jest po całej serii katastrof, które się wydarzyły na kolei w 2011 roku. No, połowa wszystkich katastrof, które miały miejsce w 20 latach po 1989 roku, miała miejsce za kadencji Tuska. No, do tego dochodzi to straszliwe wydarzenie w Rosji 10 kwietnia 2010 roku. Tajemniczo i do dzisiaj pan minister bada, co się wydarzyło. No, mówię bada, no bo komisja Millera i to wszystko to... Ja od dłuższego czasu na swoim blogu piszę o tym, że te wszystkie wydarzenia, katastrofy, Smoleńsk, jest wynikiem braku zarządzania ryzykiem w państwie. Po prostu w Polsce nie zarządza się ryzykiem. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie. Mam pytanie. Czy pan minister sądzi, że to jest po prostu indolencja tych ludzi, którzy są u władzy? No, załóżmy, że rządzą nami indolenci. A może to jest systemowe? Może to jest systemowy brak zarządzania ryzykiem w państwie? Panie ministrze, jak pan myśli?